31 grudnia. Żywot świętego Sylwestra, papieża. Żył około roku pańskiego 310. Można by to uważać za szczególne zrządzenie opatrzności boskiej, iż Kościół katolicki w ostatnim dniu roku cywilnego obchodzi pamiątkę świętobliwego papieża, który w pamiętnej epoce dziejów świata zasiadał na tronie namiestników chrystusowych. W porze, w której święty Sylwester zajął stolicę Piotra Świętego, odniósł nareszcie Kościół po 300-letniej walce świetny nad pogaństwem triumf i przeniósł nabożeństwo, odbywające się dotychczas tylko po kryjomu po katakumbach i prywatnych mieszkaniach, do wspaniałych katedr i majestatycznych kościołów, a głowa widoma kościoła zasiadła w Rzymie na stolicy dumnych Cezarów. O życiu świętego Sylwestra skąpe tylko i niepewne podaje historia wiadomości, lubo godzi się przypuścić, że był duszą wszystkich wielkich ważnych wydarzeń, podnoszących i utwierdzających powagę Kościoła katolickiego. Zwykle wszystko, co dobrem jest i zacnem, działa skrycie i nie podpada pod oczy, gdy tymczasem marność zgiełkliwie się naprzód wysuwa. Według świadectwa uczonych badaczów, urodził się Sylwester w Rzymie z rodziców powszechnie szanowanych i oddany został na wychowanie pobożnemu kapłanowi Cyrynowi, pod którego sterem wzrastał w naukę i cnoty. Zdolności jego umysłowe i zalety serca były tak wielkie, że Kościół ochoczo go przyjął w swą służbę. Papież Marcelin udzielił mu święceń kapłańskich, zanim jeszcze Dioklecjan nakazał 10. i najkrwawsze prześladowanie chrześcijan. W groźnych tych czasach na włos nie zboczył z drogi obowiązków, nie lękając się śmierci, odwiedzał i udzielał chrześcijanom będącym w więzieniach ostatniej pociechy. Nadto wspomagał i ratował według możliwości cierpiących za wiarę i zjednał sobie tak powszechną miłość i zaufanie, że po śmierci papieża Melchiadesa duchowieństwo wraz z ludem jednogłośnie go papieżem okrzyknęło. Stało się to w roku 314. Panujący wówczas cesarz Konstantyn przywrócił był w roku 312 religijny pokój i ogłosił chrześcijaństwo jako wiarę obowiązującą wszystkich jego poddanych. Na Sylwestrze ciążyło tedy trudne zadanie ową swobodę Kościoła ująć w ramy mądrego prawodawstwa, utrwalić ją i przywieść do bujnego rozkwitu. Wszakże rządy jego niedługo się cieszyły pożądanym spokojem, gdyż dwa potężne kacerstwa wszczęły zacięty bój z Kościołem. Przykład zaś pierwszego odszczepieństwa dała sekta donatystów, która się krzewić poczęła mianowicie w Afryce. Ci sekciarze twierdzili, że Kościół składa się tylko ze sprawiedliwych, nie z grzeszników i że wskutek znoszenia, czyli tolerancji, pobłażliwości, grzeszników, przestaje być prawdziwym Kościołem. Nadto dowodzili, że kapłan zostający w stanie grzechu nie udziela skutecznie sakramentów świętych i że na przykład chrzest dany przez niego jest nieważnym. Sylwester, poparty przez cesarza, przedłożył ważną tę sprawę zgromadzeniu obradującemu w mieście Arles, na które się zjechało 200 biskupów i zatwierdził ogłoszony przez nich wyrok. Drugim, lecz daleko gorszym kacerstwem ogłoszonym przez kapłana Ariusza w Aleksandryi była nauka, iż Syn Boży, który dla zbawienia ludzkości stał się człowiekiem, nie jest prawdziwym Bogiem, współistotnym Ojcu, lecz najzacniejszym człowiekiem, któremu dla Jego świętości oddajemy słusznie cześć Bogu przynależną. Papież i cesarz zwołali sobór wszystkich biskupów świata katolickiego. Pierwszy ten sobór odbył się w mieście bityńskim Nicei, na który w roku 325 zgromadziło się 318 biskupów i wielu znamienitych i słynnych teologów katolickich. Podeszły wiekiem papież nie mógł sam zjechać na sobór, lecz wysłał nań dwóch kapłanów, którzy wraz z biskupem hiszpańskiej diecezji Kordowy przewodniczyli obradom tego czcigodnego zgromadzenia, jakiego dotychczas świat jeszcze nie oglądał. Wączas też wszyscy biskupi jednomyślnie zeznali: wierzymy w Jezusa Chrystusa, Pana naszego, jednorodzonego Syna Bożego, który jest od wieków prawdziwym Bogiem z prawdziwego Boga, niestworzonym i współistnym Ojcu. Uchwały tego soboru zatwierdził w Rzymie święty Sylwester w przytomności 272 biskupów, wobec obrazu Najświętszej Panny, który w Rzymie papież z wdzięczności za koniec prześladowań poświęcił pod tytułem Radości Chrześcijan i na ołtarzu wystawił. Wszakże zatwierdzenie to zmierzało zarówno do chwały bóstwa Chrystusa i jej macierzyńskiej dostojności. Za pomocą też cesarza zbudował Sylwester nad grobem Piotra Świętego wspaniały kościół watykański, oparty na 80 marmurowych kolumnach. Przez 1100 lat zbierały się w tym przybytku pańskim miliony pielgrzymów, aby oddać hołd księciu apostołów, aż nareszcie w jego miejscu stanęła teraźniejsza bazylika świętego Piotra. 22 lata był Sylwester sternikiem nawy Kościoła i rządził nim mądrze i oględnie, dopóki łagodna śmierć nie przecięła w dniu 31 grudnia roku 335 pasma żywota jego. Nauka moralna. Z ostatnim dniem roku stanęliśmy jakoby w wieczorze roku.
Prawowierny chrześcijanin, który wie, jak wielkim jest dzień jeden w życiu, zwykł w wieczór zabierać się do pobożnej modlitwy wieczornej. I dzisiaj w wielu miejscach panuje ten piękny zwyczaj, iż w wieczór świętego Sylwestra zbierają się prawowierni chrześcijanie w Domu Bożym, ażeby odprawić wspólnie katolickie modły. Jeżeli więc możesz, to nie zaniedbuj tej ostatniej w roku służby Bożej, a jeżeli nie możesz, to odpraw w domu ze swoimi wspólne nabożeństwo. Dobra wieczorna modlitwa składa się zaś z czterech części, kiedy składamy Bogu czworaką ofiarę wieczorną. Po pierwsze, ofiara dziękczynna. Rok składa się z więcej, aniżeli 31 milionów sekund. Rozważmy zatem, że Bóg co najmniej taką samą liczbę wyświadczył nam dobrodziejstw w roku, już przez to samo utrzymał nas od sekundy do sekundy przy życiu. Nie mógł nam tego nikt inny uczynić, jak tylko sam Bóg. Policzmy i to jeszcze, co nam Bóg wyświadczył dobrego co do duszy i ciała, co do darów nadprzyrodzonych i dobrodziejstw, a sami będziemy musieli przyznać, że są one niepoliczone. Za to winniśmy wedle wszelkiej słuszności i prawa być Bogu gorąco wdzięcznymi. Jest słusznym, sprawiedliwym i zbawiennym, że Ci składamy wszędzie i zawsze dzięki, mówi Kościół Święty podczas prefacji. A więc złóż Bogu w słowach z całego serca podziękowanie. Po drugie, ofiara błagalna. Czy śmiemy powiedzieć, żeśmy nie obrazili Boga w roku zeszłym choć jednym grzechem powszednim? Czyż nasza modlitwa, nasza miłość do bliźniego, słowa nasze, myśli, skłonności, uczynki i wszystkie zamiary były tak beznagane, że najczystsze oko Boże nie odkryłoby w nich żadnego grzechu? Chociażbyśmy tylko codziennie dopuścili się grzechu powszedniego, byłoby wtedy 365 grzechów. A może i słusznie boimy się, że liczba ich jest większa, a między nimi i ciężkie się znajdują. A cóż jest grzechem? Lepiej by było dla nas, iżbyśmy umarli, jak żebyśmy mieli Boga obrazić choć raz na dzień grzechem powszednim. Czyż to jest wdzięczność za tę całą miłość, jaką nam Bóg przez cały rok okazywał? Jakżeby to było, gdybyśmy w tej jeszcze nocy mieli umrzeć? Straszliwie jest wpaść w ręce Boga żywego. Ale zważmy, chociażbyśmy przed Bogiem i największymi byli grzesznikami, możemy to jednak sprawić, że dziś jeszcze wieczór zostaniemy wolnymi od winy, że Bóg nam wszystko odpuści i że z Nim zupełnie pojednani, przejdziemy do roku nowego. Zróbmy tylko szczery akt doskonałego żalu z postanowieniem wyspowiadania się z naszych grzechów jak najwcześniej, w tej samej chwili jesteśmy z Bogiem pojednani, zmazane są nasze winy. Bóg patrzy znów z góry na nas z upodobaniem. Ofiara Bogu duch strapiony, serca skruszonego i uniżonego, Boże, nie wzgardzisz. Księga Psalmów, Psalm 50, wers 19. Po trzecie, ofiara poświęcająca. Bóg zamierza darować nam znów jeden rok życia. Cóż chcemy z Nim począć? Bóg daje nam go na to, ażebyśmy Mu służyli w wiernym przestrzeganiu Jego przykazań, wynagradza nam sowicie każdą naszą dobrą myśl, każde dobre słowo i uczynek. Możemy więc sobie zgromadzić skarb wielki w roku nowym. Ale możemy wbrew woli Bożej spędzić ten rok w służbie grzechu i zgromadzić winy i kary na czas całej wieczności. O jakże byśmy pragnęli w godzinę śmierci i na sądzie Bożym spędzić inaczej rok ten nowy. Poweźmijmy więc dziś w obliczu Boga postanowienie spędzić go tak, żebyśmy się Bogu podobali, żeby rok ten nowy przyniósł nam obfite błogosławieństwo Jego i poświęćmy siebie, życie i czyny nasze całkiem służbie Boga. Nie chciałeś ofiary i obiaty, całopalenia i za grzech nie upodobały Ci się, tedym rzekł, oto idę, abym czynił, Boże, wolę Twoją. List do Żydów, dzisiaj znany głównie jako list do Hebrajczyków, rozdział 10, wers 5, 6 i 7. Po czwarte, ofiara błagalna. Jesteśmy zupełnie skazani na pomoc Boga. Jesteśmy w niebezpieczeństwie popadnięcia dziś jeszcze w grzechy, w których możemy umrzeć, przy własnej pomocy jest nam niemożliwym uniknąć grzechu w roku nowym. Nadto grożą duszom naszym i życiu naszemu, jako też otrzymanym darom, ze wszech stron niebezpieczeństwa. Potrzebujemy sami wszechmocy Bożej, ażeby ona przy życiu nas utrzymała. On jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi. Dlatego poweźmijmy sobie ufność do Jego miłości, do Jego mocy i mądrości i przedłużmy Mu po dziecięcemu nasze prośby, błagajmy Go o błogosławieństwo wieczorne przy końcu dnia i roku. Modlitwa. Spraw łaskawie, prosimy, Wszechmogący Boże, aby czcigodna uroczystość świętego Sylwestra, wyznawcy Twojego i najwyższego pasterza, przydała nam wzrostu w pobożności i zbawienie raczyła wyjednać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Drogi słuchaczu,
Cieszymy się, że udało Ci się wysłuchać tego odcinka. Jeżeli pierwszy raz słuchasz nauk katolickich, a spodobała Ci się ta nauka, to zachęcamy do zapisania się do grona członków nauk katolickich. Link do zapisu w opisie filmu. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Kochani, niewiele nam brakuje do 50 tysięcy subskrypcji na samym YouTubie. Nie jest to może najważniejszą kwestią, bo nie liczy się ilość, ale jakość, jednakże widzimy, że ma to znaczenie dla algorytmów w mediach społecznościowych. Dlatego zachęcamy, abyś konkretnie Ty, właśnie teraz, zachęcił rodzinę i znajomych do subskrypcji nauk katolickich na YouTubie. Wyślij tą zachętę w wiadomości e-mail, SMS-em czy przez dowolny komunikator, niech to będzie taki mały dobry uczynek, jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku. Jesteś tatą, mamą, dziadkiem czy babcią, a może wychowawcą w przedszkolu, szkole czy w innych miejscach. Dzięki dawaniu innym dobrych treści, masz realny wpływ na zmiany w ich życiu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Zachęcamy też, aby dołączyć do modlitwy o nawrócenie pana Jordana Petersona. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.